Dzień dobry Państwu, witam. A dzisiaj kontynuujemy temat cech wspólnych grupach destrukcyjnych. Ostatnio rozpoczęliśmy temat, czytałem Państwu fragment rozdziału z książki Pascala Żywiżaka-Pujol Nadużycia duchowe. Przypomnę, że książka ukazała się nakładem wydawnictwa Espirit w 2010 roku. Cały czas jest dostępna w sprzedaży. I ostatnio czytałem Państwu fragment rozdziału na temat trzech scenariuszy w grupach destrukcyjnych, w grupach sekciarskich. Dziś przejdziemy do drugiego scenariusza, Dwór Wersalu. Ten temat jest właśnie w książce na stronie 128-129, a więc Dwór Wersalu. Ten scenariusz rozgrywa się w zupełnie innych dekoracjach. Dekoracja dworu króla Ludwika XIV, króla Słońce. Dwa wyrażenia streszczają despotyczne i wystawne panowanie tego monarchy. Państwo to ja i król naród wiara. W tym funkcjonowaniu podkreśla się to, co myśli i robi król. Król głosi kazanie, król prorokuje, król myśli. Król decyduje. Krótko. Wszystko kręci się wokół króla. Organizacja została skopiowana z dworu w Wersalu, ze szlachtą, feudałami, ludem. Są dworzanie i wygnani z królestwa, pozbawieni obecności króla. Funkcjonowanie na wzór dworu reprodukuje się we wszelkiej działalności, na wszystkich poziomach, nawet w życiu prywatnym. Informacja destylowana jest z umiarem. Nominacje dokonują się na zasadzie dziedziczenia. Królowa matka, delfin i na zasadzie feudalnej. Kościół lokalny jest patriarchalny i nie ma żadnej demokracji. Władza królewska pochodzi od Boga, nie można jej zatem kontestować, albowiem sprzeciwienie się królowi jest sprzeciwem wobec Boga, wobec jego pomazańca. Konflikty są ledwie dopuszczalne. Byłaby to zbrodnia obrazy majestatu. Można jednak konsultować się z ludem za pomocą zeszytów skarg. Wielkość i piękno budowli odzwierciedlają wielkość króla, na chwałę Boga. W tym systemie można być tylko poddanym króla, a nie można być panem siebie. Starzy kombatanci. W tej konfiguracji przeszłość jest zawsze bardziej ceniona niż teraźniejszość. Jest tym, co trzeba odtwarzać. Jej metody pracy, ewangelizacji, jej sławnych ludzi oświeconych, jej zasady życia. Promowany jest powrót do starych, dobrych czasów, do mitycznego złotego wieku, do wielkich chwil herosów wiary, takich jak Jan Calvin, John Wesley, William Booth czy założyciele zakonów. To, co było, jest tym, co powinno być. W tym scenariuszu mity, błędne wierzenia głęboko zakorzenione, są bardzo silne. Mówi się, że w przeszłości było ciężko, ale było poświęcenie, podczas gdy obecnie wielkim pytaniem jest kwestia, czy będziemy umieli być godnymi ich dziedzicami. Dominujący stan ducha to stan strażnika świątyni, karmiącego się negatywnym odczytywaniem świata i zmian społecznych. Każda propozycja zmiany w funkcjonowaniu grupy w scenariuszu jest odczuwana tak, jakby chciano dopuścić ducha świata. Pomieszczenie stylizowane są na starą modłę, jak również pieśni i modlitwy. Nominacje na różne odpowiedzialne stanowiska często są niejasne i w każdym przypadku mają podkreślać wierność wobec ojców założycieli. Grupa rządząca się jednym z tych scenariuszy jest generatorem nadużyć. Można streścić tę dysfunkcję przez podwójny schemat ilustrujący miejsce kościoła, gdzie sytuuje się w stosunku do Boga i do mnie. Grupa dysfunkcyjna to Bóg, Kościół, ja. W tej perspektywie wspólnota chrześcijańska sytuuje się jako konieczny pośrednik między Bogiem a mną. Moja relacja z Nim przechodzi koniecznie przez grupę. Nazywamy to lekturą i funkcjonowaniem eklezjocentrycznym. Grupa zrównoważona to ja, Bóg, Kościół. Tutaj grupa i jej odpowiedzialni nie są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, jak w pierwszym schemacie. Chrześcijanin funkcjonuje wewnątrz relacji trójkątnej, implikującej relacje jednocześnie między Bogiem i nim, między odpowiedzialnymi i nim.
ale również między Bogiem i odpowiedzialnymi. W ten sposób grupa pozwala chrześcijanom przeżywać swoją wiarę w poczuciu bezpieczeństwa, jednocześnie strzegąc ich kreatywności. Takie funkcjonowanie pozwala respektować dwie fundamentalne potrzeby istoty ludzkiej – bezpieczeństwo i kreatywność. Kreatywność odpowiada wolności bycia sobą przy jednoczesnym trwaniu w relacji z innymi. Bezpieczeństwo dotyczy obszarów fizycznego, psychologicznego, duchowego, funkcjonowania indywidualnego i zbiorowości. Wspólnota zrównoważona czuwa nad zapewnieniem tak bezpieczeństwa, jak i kreatywności swoich członków. Proszę Państwa, to właśnie już był koniec tego rozdziału w książce na temat systemów. Będę jeszcze wielokrotnie wracał do fragmentów tej książki, którą naprawdę warto nawet zakupić, warto ją czytać. Być może jest także w wersji elektronicznej, nie sprawdzałem. A dlaczego też zajmuję się tym tematem? Ponieważ widzę szkodliwość grup destrukcyjnych, które we Wrocławiu są także wszechobecne. Ostrzegam przed nimi, patrzę też na to wszystko kątem absolwenta administracji, prawa administracji, a także absolwenta poradnictwa psychologicznego, psychologiczno-pedagogicznego. Widzę też naruszanie przepisów prawa, metody, które można porównać do mobbingu w miejscu pracy i także szkodliwość psychiczną dla ofiar takich grup. W kolejnym nagraniu będę także przytoczę rozdział z książki Pascala Givi, gdzie on mówi, dlaczego ofiary wchodzą do tych grup i mogę zaręczyć, że nie można sprowadzać wszystkiego do jakiejś głupoty, naiwności. Niestety są okoliczności w życiu, które mogą niektórych do tego prowadzić, a już za jakiś czas zajmę się także aspektem prawnym i także sięgnę do kryminologii odnośnie grup destrukcyjnych, grup sekciarskich. Serdecznie pozdrawiam, życzę Państwu miłego dnia. Nazywam się Przemysław Goranin. Dla przypomnienia jestem nauczycielem przedmiotów prawnych, doradcą zawodowym, pedagogiem i trenerem. Dziękuję, do usłyszenia.